dobrze się czuję, tak. Widać, że dobrze. Tu mamy drugiego koteńka, który nawet nie zwierza, tylko robi baranki. O, proszę, jak ja się cieszę. Super, kotki. No i teraz wyzwanie. Wyzwanie. Cześć. Cześć, buziak. No, cześć, buziaczku. O, tak. Ty posyczysz, ale też nie uciekasz. Jak się koteniek czuje, powiedz. Jak się czuje moje maleństwo? Jak się czuje koteczek? O, ty chcesz jedzonka, tak? Już pan cię daje, bo kotek głodny, tak. A tu król? Królu złoty nasz. Dzień dobry. Dzień dobry, królu złoty. Ile ja mam tu do witania, kotku? Ile mam do witania. Dobra, ciotka, dawaj jeść. Prawda? Dość tych pieszczot. Ale ja się muszę z wszystkimi przywitać. Ktoś się tu o mnie ociera? O, a buziak zwiał. Już dajemy jedzonko. Dobra, to już ci daję. Już, Amelko, proszę. Dla ciebie są, jest to, bo ty lubisz takie, że tak powiem, byle co. A tu kto się domaga jedzonka? Kto się domaga? Czekaj, Minku, bo ja chciałabym, żebyś ty jemu nie zjadał, wiesz? Tylko żebyś ty zjadł tu. Proszę bardzo, tu masz dużo jedzoneczka, tak. No. Posuń troszkę dupkę w tą stronę. O, tak. O, proszę. Jedzą koteczki. Kto to do nas idzie? To do nas idzie. Ty też idziesz? Proszę bardzo. Ależ proszę. Proszę wcinać. Ślicznie kotki jedzą. Ślicznie kotki jedzą. To nie ma, słuchajcie, radość wielka, jak kotki jedzą. To już słońce po prostu może nie świecić za tych chmur dzisiaj, bo najważniejsze, że one jedzą. No i zobaczymy teraz, co z buziakiem. Mam dużego apetytu, kotek nie ma, ale generalnie ma apetyt. No i co z tobą? No i syczysz na mnie, ty jesteś głupol. Głupol taki, mówię ci. Taki głupol, że nie ma większego. Ja do ciebie z chlebem, a ty do mnie z gębą. Proszę. No, zamiar być buziaczkiem. Tak jak masz być, to ty jesteś, popatrz kto. No, ale tak to zje, jak uda. Ładnie kotki jedzą. Wszystkie kotki pięknie jedzą. Trochę ciapią nam tutaj. Myślę, że smaczna scenka. No i łapiemy kolejną scenkę, proszę. Buziaczek ma podane prosto pod nos i wtedy, owszem, wcinasz, mu się uszy trzęsą, ale to też to dobrze, bo znaczy, że dobrze się czuje po zabiegu. Także, no, dzisiaj fajny poranek. Fajnie mnie przywitały, mogłam je pogłaskać wszystkie. No i idzie ku dobremu. Patrzcie, jak wyglądają. Fajnie, kotki biało-czarne. Idealnie. A tam w szybie to ja. Hello. No i oczywiście takie ujęcie też musi być, bo nasz świergający wróbelek, o. Świergający wróbelek jest takim pieszczochem. Jest takim fajnym kotkiem. No, jak dzisiaj. Chęć do zabawy, czy tylko do miziania? Nie? Chodź, pobawimy. Nie, nie chcesz. Nie chcesz. Chcesz tylko pieszczoty. Pieszczoty.
Tak? Wiem, dam ci jeszcze smakołyk. Co ty na to? Dam ci jeszcze pyszny smakołyk, który ty lubisz. Trochę się podliżę, żebyś mnie jeszcze bardziej lubił. Dzisiaj już kotek przez 20 sekund był na rączkach u mnie. Bo będę go uczyć troszkę, że kota czasem się podnosi. Nie wiem, czy on to kiedyś umiał. Wątpię. Wątpię. Kochany jest taki piękny. Nikt się nie zakochał? Niesamowite. Niesamowite. Ja się dziwię. O. Jedyny chętny do zabawy to jest dzisiaj Entliczek. Tak, i właśnie mi się coś przypomniało, że muszę go zrobić.